Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, no muszę Wam się pochwalić ładną partią, którą rozegrałem w na Tuesday z arcymistrzem. Myślę, że to jest fajny materiał na. Pomyślanie, co i jak w nowoczesnej Benoni. Partię graliśmy 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Co ciekawe, dzień wcześniej troszeczkę analizowałem debiut, właśnie który tutaj rozegrałem, więc też to trosz, troszkę to pomogło. No i myślę, że zapraszam do analizy. Tutaj moim przeciwnikiem jest rosyjski arcymistrz z rankingiem 2,464. Nie mało i zapraszam do, do analizy. Posunięcie D4, zagrałem sobie ten ruch, no myślę, że to nie jest zaskoczenie. Skoczek F6, C4, posunięcie C5, ruch D5, przepchałem piona E6, no i widzimy tutaj już na szachownicy taka nowoczesna Benoni się pojawia, skoczek C3, czyli obrona bardziej, przyciśnięcie tego pionka, bicie, bicie, no to są normalne rzeczy. Posunięcie D6 i skoczek F3, F6, można tutaj, skoczek F3, można sobie tutaj wybrać oczywiście różne warianty. Powiedzmy, można zagrać g3, koniec g2, skoczek f3 lub skoczek f3 i potem wybrać sobie g3 bez znaczenia. Ja tu miałem taki przygotowany, troszeczkę miał taką przygotowaną trochę inną linię. Po tym posunięciu g6 zagrałem posunięcie skoczek d2. Może dla niektórych osób się wydawać to dziwnym ruchem, ale jest to teoretyczne zagranie, mi się bardzo podoba. Myk cały w tym ruchu polega na tym, żeby te, tego skoczka Postarać się ustawić na polu c4, a na c4 to będzie niezły zabijaka w tej, w tej sytuacji. Tylko, że to też nie jest takie łatwe, żeby ten skoczek sobie tam wiecznie stał. Skoczek na d7, posunięcie e4, no bo rozwój figur trzeba robić. Ja nie chciałem od razu też tym skoczkiem tutaj wskakiwać, choć teoretycznie pewnie można byłoby. Po posunięciu e4, goniec na g7, goniec e2, roszada i roszada. No roszady są tutaj ważniejsze niż od razu wskoczenie skoczkiem na c4. Głównie ten skoczek też fajnie broni pola E4. Wprawdzie goniec jest zasunięty, ale to nie jest teraz aż tak bardzo, bardzo ważne. Wieża E8, no i postanowiłem nie grać e 3 nie robić sobie tutaj jeszcze takich powiedzmy słabości w centrum, tylko zagrałem wieżę E1, to są również teoretyczne zagrania. Skoczek E5 zagrał. No i tutaj miałem mały dylemat, co w tym momencie zagrać, ale to dosłownie kilkusekundowy, no bo tak haczy się zastanawiałem, czy przeciwnik czasem nie ma jakiegoś tam kopnięcia. Ale nie ma. H3 nastąpiło, ruch G5. Ten ruch znałem oczywiście, i o co chodzi? Posunięcie wydaje się dziwnie troszkę dziwne. Lecz zauważmy, że skoczek z D2 zasłania gońca, i czarne to wykorzystują. Grając z tym pionkiem w tym momencie, i tak ten skoczek może się przetransportować na pole G6, na pole F4. I to jest ten główny cel, ale też nie pozwala tutaj zagrać pionkowi na F4. Bardzo sprytny ruch. No, i gramy dalej. Ja tutaj postanowiłem zagrać skoczek F1. Można byłoby również grać skoczek C4 z próbą wymiany. Normalna gra by powstała, ale postanowiłem troszkę zamieszać. Skoczek F1 na G3, na E3, i tutaj na F5 się jakoś tam ustatkować. Posunięcie H6. No, i postanowiłem zagrać skoczkiem na G3. Mówię sobie tak nie wpuszczam nigdzie tutaj figur, bronię tutaj gońcem, bronię skoczkiem na H5, no i przeciwnik nie może zagrać G4, znaczy może, ja bym pionka mógł przepchać i wszystko by było, myślę, że cacy. W tej sytuacji skoczek tutaj czmychnął na G6, posunięcie A4. Standardowe zagranie, troszkę utrudniamy przeciwnikowi marsz pionków poprzez A6 lub, lub B5, no i ten ruch jeszcze ma pewną korzyść, o której dosłownie za jeden ruch powiem. Posunięcie A6 Nastąpiło, no wiadomo, że czarne też nie chcą wpuścić żadnej mojej figury na B5. To są takie standardowe zagrania i uwaga. Ruch, który mi się niezwykle podoba. Tutaj silnik na przykład wskazuje jego nie Z2, Silnika nie słuchamy, bo silnik tam. Guzik wie o strategii, oczywiście śmieje się, ale bardzo mi się podoba ruch wieża A3. Moi drodzy, ruch wieża A3 jest takim bardzo fajnym, ideowym posunięciem, które spełnia wielorakie funkcje. Przede wszystkim. Goniec z G7 już w tą wieżę pośrednio oczywiście nie uderza, co jest ważne. Druga rzecz, ta wieża może fajnie zadziałać na B3 i tutaj naciskać tę linię pionka na B7, punkt B6 może, można fajnie zaczepić, na przykład planując w przyszłości A5 i tak dalej. Generalnie na B wieża tu by stała świetnie i wieża przede wszystkim po trzeciej linii działa fantastycznie. Jeśli chodzi o obronę z mojej strony, jeżeli, jeżeli takowa nastąpi, a raczej asekuruje dobrze, bo te pionki nie stanęły sobie tak, żeby ładnie tylko wyglądać, ale będą chciały szarpać z tej strony. No i w tej sytuacji arcymistrz zagrał wieża B8. Na co postanowiłem odpowiedzieć troszkę spokojniej? Goniec F1 wycofać figurkę, otworzyć wieżę. Ten goniec i tak działa po tej diagonali. Nieco też wyczekać na ruch przeciwnika. To są też standardowe zagrania. Nie są one złe w tym momencie. Silnik to potwierdza. Goniec zagrywa na D7. Postanowiłem teraz zagrać A5. I ten ruch jest takim też standardowym zagraniem, który zatrzymuje przede wszystkim te dwa pionki. To znaczy w zasadzie jednego pionka. Jeżeli nastąpi B5 w którymś, w którymś momencie, no to mógłbym zbić. Na B6 w przelocie i był, byłby ten pionek do wzięcia. Powiedzmy, B5 ja to przestawię. Po wybiciu może zbić wieża, i na przykład wieżą można zbić pionka. Nie trzeba się oczywiście śpieszyć w tym momencie ze zbiciem, ale przykładowo, jeżeli nastąpi zbicie, no to mam pionka więcej w tym momencie, tylko że przeciwnik może mnie teraz szarpnąć poprzez ruch G4 i są dwa wyjścia. Albo biję tu i skoczek wybija Hetman wchodzi i jestem w takim małym niebezpieczeństwie, więc tego raczej nie chcę uczynić. No to prawdopodobnie musiałbym tego pionka oddać, żeby dwie figury poprzez ruch G4 i ten pionek, który tutaj stoi, nie są w stanie to do, do mnie troszeczkę dotrzeć do, znaczy do króla, mówiąc wprost. I po tym ruchu, na przykład skoczek mógłby wybić, i powiedzmy, tego gońca można by było próbować się pozbyć poprzez ruch goniec na B5, żeby w przyszłości sobie tutaj placówkę na F6 fajnie klarować. Moi drodzy, jak poszło? Po ruchu A5, przeciwnik zagrał skoczkiem, wybić mi się kompletnie nie opłaca, ten goniec jest za mocny, w pewnych momencie no ten skoczek sam tu jeszcze mi nie robi krzywdy, goniec z 1 fajnie tu wszystko broni e, i potem po tym posunięciu zagrałem goniec D2, też nieco mówię sobie ach, wyczekam trochę gościa, ten goniec zawsze trochę tego pionka pobroni, pośrednio jak skoczek na przykład taki sobie plan wymyśli, e, no i mój przeciwnik wrócił skoczkiem na G6, to w ogóle nie jest arcymistrzowskie podejście, ja już tu się ścieszyłem z tego, że przeciwnik po prostu oddał tempo, tylko ja zrobiłem taką małą myślową głupotę. No bo tak, mówię sobie, dobra, zagram skoczkiem na A4, skakuję tu, no i jest świetnie, ale przecież mi on bije pionka. A teraz patrzę na tą analizę, no przecież ja mam skoczka na G3, który broni mi piona i wieży. Coś mi się, słuchajcie, obzdurało, że skoczek stoi na F3 i właśnie grając bardzo schematycznie, czasami może nam się poplątać w głowie, to znaczy to tak ymm, mogą się troszeczkę ymm, no, ruchy nam nie scalić. To znaczy jak mamy schemat jakiś w głowie, to w zasadzie praktycznie gramy od ręki. A tutaj e, trzeba mieć jednak e, szeroko oczy otwarte i widzieć, co się dzieje. No mogłem skoczkiem spokojnie tu zagrać. Na przykład po skoczek A4 przeciwnik mógłby zbić i Hetman A4. Pozycja bardzo przyjemna dla białych, uważam, e, bardzo bezpieczna. Goniec C3 wieża B3. No, bardzo łatwo się myślę, żeby to grało. No cóż, zagrałem Hetmanem na C2 z myślą obrony pionka. Na co przeciwnik zagrał G4. No i ja sobie stwierdziłem, że dobra, no atakuje mnie, robi się nieco gorąco. No on musi też coś robić, prawda? Więc mm, jak odpowiedzieć? Ani przez myśl mi nie przeszło, że wybiję tu pionka, bo już y, widzieliśmy to, że skoczek by mógł zbić i wejść mógłby Hetman. Więc stwierdziłem, gram skoczek A3, i w tym momencie ta wieża będzie mi działać dobrze. I tutaj byłem zadowolony. Oddałem pionka. Wprawdzie zrobiłem sobie słabość na F3, ale wieża broni mi tego punktu. Tak sobie tutaj to kalkulowałem. Goniec broni mi pionka. Ok, trochę pionki szarpnięte, ale co ma powiedzieć czarny? Ma to samo. Goniec zagrał na B5 w tym momencie i ja skoczkiem się władowałem na B6. Tutaj wymiana gońców nastąpiła, no i postanowiłem wybić to królem. A dlatego, żeby nie było jakichś tam czasem widełek sobie myślę, ale też bez sensu, bo tutaj wszystko się trzymało, można było to odbić wieżą. W każdym razie pozycja białych tutaj jest lepsza. Ten skoczek jest niezły. Skoczek zagrywa na D7, chcę, chcę go mi wymienić, ja skoczkiem wracam. Na pole C4. Tutaj można by było od razu przykurzyć skoczkiem na F5 i ustawić wieżę na G3. No ale zagrałem inaczej, skoczek zagrał na E5 i teraz skoczkiem zagrałem na F3 na F5. Wymiana nastąpiła, Hetman wymienił i król H7. Byłem tutaj już nieco zadowolony, bo zagrałem wieża G3. Bardzo mi się to spodobało. Też tak wizualnie sobie sprawdziłem, że król z F1 czuje się tu lepiej niż na G1 na tej wolnej linii, więc teoretycznie już sobie zszedłem tym królem. No i teraz, co zagrał mój przeciwnik? Mój przeciwnik zagrał goniec na E5. Ta pozycja jest oceniana przez silnik jako plus 3,5 to grubo, prawie plus 4, więc to na pewno jest dobre. I teraz nastąpił ruch, który, który dobrze działa. I ja ten ruch zagrałem, byłem z tego. No, zadowolony po prostu, aczkolwiek też do końca tego nie przeliczyłem, trochę zagrałem intuicyjnie, co dobrze zadziałało, no ale mieliśmy tutaj z zawodnikiem po półtorej minuty trzeba było grać żwawo posunięcie f4. No i teraz przeanalizujmy sobie, czy można zbić tego pionka. Otóż, jeżeli e, skoczek zbił, zbiłby na f4, no to goniec by zbił na f4. Rzecz jasna, goniec zbija na f4. No i widziałem taki plan wieża g7, mówię, jak wejdę wieżą na g7, to już jest po ptokach. Król zagrał, król mógłby zagrać na g8, Lecz trzeba było dostrzec następny plan gry. No bo tu goniec dobrze broni i co dalej? Jak król Hetman C3, to goniec na przykład na E5 są problemy. Można byłoby zagrać bardzo ładne posunięcie wieża G4. I okazuje się, że jeżeli goniec by zagrał na E5, to tu jest Hetman C1, moi drodzy. Nie ma jak się bronić przed matami, praktycznie. To znaczy, mógłby zagrać jeszcze tutaj Hetman na F6, to jest wieża H4, i w następnym ruchu. Pionka H6 już y, zbijam z atakiem na króla. Przewaga materialna ogromna. No tak y, mogłoby być. Mogłoby być też inaczej. Na przykład, goniec mógłby zagrać na G5, ale miałem wtedy. Y, miałem. No, trzeba było to oczywiście wszystko przeanalizować. H4 byłoby możliwe. I na przykład, pogoniec D2 wieża spokojnie na E2. Hetman mógłby na przykład zbić pionka, Tutaj silnik pomaga znaleźć najlepsze opcje dla czarnych, które i tak są złe. I na przykład skoczek D6. I ta pozycja spokojnie był, byłaby wygrana. Ten król, mimo odsłonięty, on jest bezpieczny. Te figury dobrze go chronią. Skoczek próbuje atakować. No, król czarny ma problemy większe niż biały. Tak nie było. Po F4 goniec zbił na B2. I teraz zaczęły się małe problemy z mojej strony. Aczkolwiek ja byłem przekonany, że to mój przeciwnik ma problemy. Zagrałem goniec C3. Nadal białe są lepsze i cały myk polega na tym, że mój przeciwnik zagrał b5. Wtrącił posunięcie. Co by było, jakby goniec zbił na c3? Po tym ruchu zbiłbym hetmanem i byłbym bardzo zadowolony dając praktycznie mata, ale zwierzę g8. Po tym ruchu można by było próbować grać posunięcie h4, h5 i dobierać się do punktu g7. Myślę, że spoko. Lecz, jak już wspomniałem, był ruch B5. No i teoretycznie robi się groźnie. Moi drodzy, ja tu zagrałem yy, bardzo brzydkie posunięcie, a wydawało mi się, że jest świetne. Hetman B3. Silnik, tu już widzę, widzi remis, znaczy widzi obronę dla czarnych, a nawet wskazuje troszkę lepiej dla czarnych. Dlaczego? No, bo jak zbija goniec, zbija Hetman, grozi mat. To jest proste zagranie wieża G8, i tutaj się niby czarne dobrze bronią, a jeszcze jest szturm pionkowy. No właśnie, tego nie widziałem. To znaczy, intuicyjnie zagrałem. Mówię, no taka diagonala, taki piękny skoczek, to musi być wygrana. Jak widać, niekoniecznie. Tylko, że mój przeciwnik grając B5, popełnił też grubą gafę. Ja jej nie wykorzystałem, ja nie zbiłem na, B5, na B6, a trzeba było zbić w przelocie. Dlaczego? A otóż dlatego, że po wybiciu wieżą jest najprostsze bicie wieża i hetman C3. Nie widziałem takiej prostej opcji. Jeżeli w tej sytuacji zbiłby hetman e to wieża B1 i zyskujemy figurę po zawodach. Dziękuję. Tak nie było. Tak nie było. Tutaj hetman zagrał na B3, przeciwnik zbił, zbiłem hetmanem. I teraz arcymistrz popełnił decydujący błąd, co było dla mnie pięknym ukojeniem mianowicie e6. Ja tu się złapałem już za króla. Na szczęście w internecie dotknięta nie musi iść i dostrzegłem fantastyczne zagranie. Mam nadzieję, że też to, ten ruch yy, znajdziecie. Jest to posunięcie wieża g6. Moi drodzy, w tej sytuacji mój przeciwnik pomyślał, pomyślał kilkanaście sekund i poddał partię. No słusznie, bo to jest koniec gry, kompletnie nie ma co grać. Jeżeli król zbija, hetman g3. Gdzie król nie odejdzie, dostaje mata na g7. A jak król na h5, to to wiadomo, na g4 też jest mat. Na przykład hetmanem przy okazji jeszcze skoczkiem można dać ładnie mat. Byłem bardzo zadowolony z tej partii, ale jak to w grze w internecie, większych błędów, że tak powiem, chyba tu nie było, więc dzięki serdeczne Skalp Arcymistrzowski zaliczony. Pozdrawiam cześć.